Cześć, kochani, dzisiaj dla was nagrywam moją poranną rutynę podczas wakacji. Jeśli chcecie więcej takich rutyn, zostawcie łapki w górę. Poranek zaczynam od sprawdzenia wiadomości, kto do mnie pisał, a także odpisuję na wasze wiadomości na Instagramie. Kolejnym krokiem mojej wakacyjnej rutyny jest ścielenie łóżka. Teraz czas na poranną toaletę. Dzień dobry. O, cześć Michasiu, jak się spało? Dobrze się spało. A ty co tam robisz? No zamrażam ciasto, bo upiekliśmy wczoraj na przepisie. Ale jest tego tyle, że nie zjemy, więc dobrze jest zamrozić, żeby się nie zniszczyło. Wiesz, no to ta zasada zero waste. A, słyszałam. Dobra, to ty to rób, a idę się ubrać. Ja już ubrudzona, przywitałam się wszystkimi, to teraz czas się ubrać. Czas na doprowadzenie mojej fryzury do porządku, czyli rozczesanie jej. Zanim zjem moje śniadanie, to czas teraz na śniadanie króliczków. Panowie, śniadanko. Chodź, róbcie. To teraz czas na moje śniadanie. To teraz czas na śniadanie. Jeśli lubicie owsianki, to dajcie znać w komentarzach. Smacznego! A jakie plany na dzisiaj? Dzisiaj do mnie przychodzi Tosia, a przed tym ja dam jeszcze króliczki do weterynarza, więc zaraz będę im przygotowywała transporterek. Dzisiaj do mnie przychodzi Tosia i właśnie robię taki dla niej prezent i wydrukuję nasze zdjęcia z wycieczki, którą widzieliście już w tamtym vlogu, w tamtym tygodniu. Okej, okay, to ja biorę truskaweczkę. No i co tam, Michasia? A drukuję właśnie teraz zdjęcia z tej drukarki. Zdjęcia drukujesz? Tak. Ja wam powiem, że Michaśka już tych zdjęć wydrukowała tyle, a jeszcze ani razu wam nie pokazała, a obiecała, że pokaże. Ale pomyśl, teraz pokaż, jak wydrukuję zdjęcie. Tak? No to pokaż. Jakie drukujesz zdjęcia? Właśnie z wycieczki z Tosią. Aha. Tak. No to jestem bardzo ciekawy, jakie będzie pierwsze zdjęcie. Coś tak śmiejesz. Nie, no właśnie teraz... Nie tam widzisz na tych zdjęciach. Nie, nie mam właśnie. Słuchajcie, abyście widzieli, jakie Michaśka mi robi zdjęcia po prostu. To są ujęcia panoramiczne z góry, gdzie ja jestem po prostu jakiś taki no zlekszał. Mam gdzieś tutaj jedno takie zdjęcie, muszę znaleźć je, bo tu... O! No to jeszcze jest spoko. Nie, no to zdjęcie jest spoko. Czekaj. Ale na mnie to nie musisz, wiesz, tej kliszy niszczyć, o. O, no i popatrzcie na to. No popatrzcie, nie, no wydrukuj to. To akurat chcę na lodówkę sobie położę. Ale w ogóle fajnie się jakby z tego drukuje, bo nie trzeba właśnie wszędzie nosić tego aparatu z sobą. No. Niestety na zdjęcie trzeba będzie jeszcze poczekać, aż się, wiecie, wyłoni, nie wiem jak to powiedzieć. Ale jeszcze w sumie mamy jakieś inne zdjęcia. A co sobie tutaj tak siedzicie? Pierwsze, Michasia, ręczniczek do transporterka.
I drugie, bluza od Tosi zostawiła w bagażniku u nas. No okej, właśnie trzeba króliczkom przygotować transporter, bo dzisiaj idę do weterynarza. I Tosi oddać bluzę, a wy co tu robicie? Zdjęcie drukujemy. O nie! No kto to no, jest? Piękny. No piękny! Ale czekaj, ono jeszcze się musi... Chyba poznajecie, nie? A to są właśnie ujęcia w stylu Michaci. No ujęcie z góry. Miało być chyba... Najc, a wyszło szajs. A wyszło szajs. Ale jaki ładny jest dżor. Piękne zdjęcie i my wczoraj rano zrobiłam. To jest wczorajsze zdjęcie? No. No to drukuj. Też trzeba wydrukować. Ja mam tylko zdjęcie, róbcie w sumie, wydrukowałam. Żadnego George'a z tego jeszcze nie. Nie ma George'a? Nie, no to George będzie obrażony ewidentnie. No ale chwila, a dla Tosi coś będzie? No będzie. Co będzie? No zaraz wydrukuję zdjęcia. A to jakiś album robisz? Nie, no teraz nie, no już nie zdążę. Michasia, tylko pamiętaj, żeby przygotować kuwetę. Nie, transporter dla króliczków, bo jedziemy do weterynarza. Żeby przed wakacjami było wszystko ogarnięte. No zrobi się, o, już dobra. Wyszło zdjęcie. Nie, no na razie to jest po prostu biała plama. Biały Marek, George. Ale za to ty już wyraźny. A George się tutaj tworzy, popatrz. Matko. Ale ładne zdjęcie. Poznajecie? No spoko, tylko głowa jakaś nieproporcjonalna do reszty ciała. A tu widzimy, o, George już się powoli nam wyłania. O, albo pajączek. Tu robiłaś zdjęcia pająka? No tutaj on chodził. Tu przecież był wczoraj, nie przedwczoraj był w moim pokoju jeden. No wiecie, to jest teraz pełno pająków. A wiecie, a wiesz gdzie one mieszkają? Czy wolisz nie wiedzieć? Wolę wiedzieć, nie, albo tak. Albo tak. Nie, ja ci nie powiem. Nie, tu już nie siedzę. Ja tu już nie siedzę. Ale nie na tych poduszkach. No są tam. One są pod tą płytą. Ale no. To takie naturalne. No naturalne, szczególnie, nawet wam pokażę zdjęcie, bo... Kiedy to było? O, nie, to jest ten z balkonu. A ja jestem ciekawy, czy was też brzydzą pająki. Ja też jestem ciekawa, to dajcie znać w komentarzu. No i co, masz tego pająka? No właśnie, tu miałam to zdjęcie, teraz a, czekaj. Słuchajcie, a wiesz, jak się nazywa taka choroba? Wiem. No. Arachnofobia. Marek, i co? Masz arachnofobię? A wiesz, jak byłem dzieckiem, też nie lubiłem pająków? Ja chyba też, ale to każdy. Ale to nikt nie lubi pająka, ja nawet teraz nie lubię, ale spokojnie funkcjonować obok pająka, nie? O, byle był jak dalej nie, ode mnie. Ten, co był na tej ścianie, pająka. A, to ten był u Michasi w pokoju. Tam akurat. Były dwa pająki, przecież ten nawet na podłodze też to a był. To jest ten sam, bo ja go nie ciachnąłem. No i co, go dobra? Jezu, no ale tam... To nie, tam, to, ty to go jest ten sam pająk. To ty go nie ciachnąłeś? Nie, on uciekł. On sobie gdzieś tam żyje. A no co ty mówiłeś, że... Nie, no tego wyrzuciłem za balkon. No to czy... To czemu mówisz, że bo ten pierwszy co był, to ja ci tylko kitci, co bo mi uciekł gdzieś. No co? Dobra, chodź robić lepiej ten kuwetę do króliczków, a tu nie, proszę transporter. Marek. Transporter. Transporter, dobra, co może by to nie było? Może od pająków dzisiaj. Może od pająków. O, króliczki. O nich mowa. A skoro mowa o króliczkach, proszę, Georgisław. Szef wszystkich szefów. Tak już jest jego teraz ksywka. No to co, idziemy po transporter i wyjdziecie z kuliczkami, to przygotowuję, bo dzisiaj właśnie Tosia przychodzi, co już wam mówiłam. I musiała jej dodać właśnie bluzę, bo zapomniała jej wziąć. Dobra, bluza będzie, będą zdjęcia. Idziemy po kuwetę. Po transporter! Dobra, transporter, kuweta. Uwaga, to jest coś innego. A to jest takie dwa w jednym, bo oni też tam, no. No, jakby to jest ich, wiecie, toaleta, to wszystko, wszystko to jest. Tylko tam... jedzenia tam nie mam nigdy. Bo nie, to jest czasami jedzenie. No, no ale tak na dłuższą metę idą. O, transporter jak jest, to jedziemy pakować. Nie, jeszcze nie. A o której wy wyjeżdżacie? Łee, za godzinę. No to chodź, przygotujemy, o. Nie, jest lepiej, żeby George tego nie widział. Ale to na stół to... Jak on to wyczuje, nie, tu to musisz dać. Nie, daj to tu, bo jak on to wyczuje, to wiecie co będzie, już będzie nerwowo. Także Michaśka ogarnia transporter, a ja ogarniam siebie. To co, panowie już są gotowi na... Moje fifloki dwa. Na spotkanie z panią weterynarz. No także jest bardzo ciekawie. My jedziemy, a Michaśka przygotuje stół. Tak, będziemy przygotować. Michaśka ogarnia, panowie jadą, aczkolwiek jak widzicie, Georgiuś nerwowy. On nie lubi tych wycieczek. Ale spokojnie, trzeba jechać na przegląd, żeby... Na wakacje było wszystko gotowe. Tak, Dżurżuś. No, także zobaczymy. Michasia wszystko ogarnie. A, książeczki wzięłam, także spoczko. No, to idę przygotowywać i widzimy się za później. Chwilę. Dobra, gotowe? Tak, panowie króliczki już przyjechali. Króliczki jak tam?
No nerwowo no, było. Nerwowo jest, Marek. Ale się książeczki są, proszę bardzo. Nie wiem, czy tu będzie od góry. Nie, z tej strony lepiej może. Popatrzcie tu, jak się przytulają. Nerwowe to takie. Dobra, to już nie trzymajmy w napięciu. Dobra, daj mi te karty. Książeczki. Książeczki. I idziemy. Zamykamy. Zobaczymy, co tam pani weterynarz powie. Nie no, chyba wszystko będzie dobrze, nie? Tak? Pana wie. Moje no pewnie. Nie. Dobra, idziemy, ale fajne tak. Ciepełko. George już po przeglądzie, wszystko w porządku, nic się złego nie dzieje, a przyjaciel teraz w trakcie badania. No chociaż George nerwowy, nie? Myślę, że to nie jest miłe uczucie, no ale cóż panowie, jak mus, to mus. No i przyjaciele już w komplecie, po badaniu jeden i drugi zdrowy, pazurki zrobione, ząbki skorygowane, no i teraz nic, tylko balansować, przytulać się i do domu. Matka, jak one ściskają tą rękę, to jest coś niesamowitego. No dobrze, dobrze. Trochę na mnie będą obrażone na pewno, no ale cóż, nie poradzisz nic, nie? No i właśnie teraz króliczki wróciły od weterynarza. Ciekawe, co tam u nich słychać. Dzień dobry. O, jakie powitanie. Króliczki przyjechały. O, dzień dobry, panowie w domu. O, George, jak się cieszę, proszę. O, proszę, panowie. I co tam z króliczkami? Wszystko w porządku, króliczki zdrowe, pazurki zrobione. Co jeszcze? Ale jest od robaczanko. A, no to już jest norma. No. Także, ale jak George od razu odżył, nie? No, bo... Tak. Czuję swoje zapaszki tu gdzieś. O, no do razu. Ale był taki nerwowy. No to teraz idziemy do swojej bazy, panowie. Ciekawe, czy wyjdą same, czy trzeba będzie je raczej wyciągać. Wyjdą zaraz same. To sprawdzimy. Dobra, idziemy. Chodźcie, panowie. Miaśka idzie z nami. No, jak tu już przygotowane. Ho, ho, ho. No. No powiem ci, prima sorci calafon. Dobra. To co, no kuliczki. Panowie. To tu. Czy to zamknęłam? Wyciągnij nam ten karton jeszcze. Mhm. Oh. O, ale Rupert już też czeka w kolejce. Tego jeszcze nie było, da się? Czekaj. To się blokuje tu może. No, uwaga. O. No, o, George. Kolejka. O, George do bazy i Rupert też wyskoczył. A Rupert do klaty. O, jest. No. U siebie w domu. Także króliczki są już jakie? Szczęśliwe. To teraz tylko czekamy na Tosię. A o której Tosia będzie? O 16. Aha. Ale ładnie, la la la. Ile woda zrobiona nawet. No proszę. No, truskaweczki opłukane. Bardzo ładnie. No. Aaaa! Przyszła! No właśnie. Ale opalona dziewczyny. I to się jak się kolor trzyma, fajnie bardzo widzę. Fajnie. No. A ja też miałam włosy robić, a nie robię. No a i czego? Bo nie ma łapek w górę. Ale jak na jaki kolor byś robił? Dowolny. Gdyby były. Dowolny. A jaki byś wybrała? Jak myślisz? Fioletowe. Ale taki dobry, jasny. Mój kolega miał i on miał taki jasny. No, właśnie. Nie ma tyle łapek, nie będzie koloru. No bo gdybyś miał, to byś miał taki fajny jasny. No ja wiem, ale on fajnie. Ja bym w każdym koloru bardzo fajnie wyglądał. No i jak tam zdjęcia? Właśnie. Mi pokazywałaś to się zdjęcia? No nie, no. Zdjęcia. A gdzie są moje zdjęcia? Ja, ty masz kuchnię, miałeś. Masz, nie, chyba dałam jej Tosi jednak. A, Tosi. Krystynkę. Nie, bo to... Nie. No i jedno. A tu jest Krystynka. O, tu jestem ja, proszę bardzo. Dobra, to... Tego nie. Tu mi powykrzywiało ręce. I tu mamy razem. Co tu się dzieje do przyjaciela? Troszeczkę. Tyle. No, tak, można. Tak. Nie, co wy tam go pijecie? Pankeki. Tam już jest jajko? Jajko, tam jest... Czekaj, jest równo? Mam 50. Pierwsze, co się udało. Co to? Co, śmietana? No, pankeki. Ale to jest śmietana? To jest jogurt. Jest. Na jogurcie pankeki? No tak, jak będą gotowe, to chyba spróbujemy, co? No pewnie. To co, no my zabieramy... A czym to będzie dobre? Jeszcze z truskawkami chyba. Proszku, mówisz truskawki, masz truskawki. I są w lodówce. A w lodówce są bardziej świeższe chyba, też są takie lekko odjechane. Już mamy gotowe nasze pancake i tak wyglądają. A czyje jest czyje? Moje ze świętą miętą. Ze świętą miętą.